Kary, Trybunał kary, moje dopełnienie 80 obowiązków do tysięcy dnia euro. przyjęcia dyrektywy w całości. O szczegółach Beata Pomecka. Komisja zdecydowała się na skierowanie pozwu i zawnioskowała o kary, mimo że miała zapewnienia z Polski, że jest już projekt ustawy i że unijne przepisy zostaną wdrożone. Sprawy przed Trybunałem rozpatrywane są przeciętnie od 1,5 roku do 2 lat. Warszawa uniknie kar, jeśli zdąży przyjąć przepisy przed ogłoszeniem orzeczenia. A jeśli chodzi o postępowania dziś rozpoczęte, to jedno z nich dotyczy naruszenia prawa przy zamówieniach publicznych w sektorze obronności, poinformowała rzeczniczka komisji Lucia Codet. Nasze zastrzeżenia dotyczą bezpośredniego przyznawania kontraktów krajowym oferentom. Według nas to odbywało się bez odpowiedniego uzasadnienia. A jeśli chodzi o pozostałe postępowania przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa, to jedno dotyczy oddziaływania projektów na środowisko, drugie oczyszczania ścieków komunalnych, a ostatnie funkcjonowania rynków finansowych. Polska ma teraz 2 miesiące na przysłanie odpowiedzi. Jeśli tego nie zrobi, bądź będzie ona niewystarczająca, komisja wyśle drugie upomnienie. Kolejny etap to pozew do unijnego trybunału. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Czy Niemcy zmienią politykę migracyjną na korzyść państw Grupy Wyszehradzkiej? O takiej możliwości piszą dziś niemieckie media, które twierdzą, że rząd zgodził się na czasowe zawieszenie dyskusji w Unii Europejskiej na temat przymusowej relokacji uchodźców. Dotychczasowe stanowisko Niemiec w tej kwestii było zupełnie inne. A jeszcze kilka dni temu Berlin próbował siłą narzucić Polsce i krajom Grupy Wyszehradzkiej obowiązek przyjmowania uchodźców, zaś odmowę próbowano wiązać z karami finansowymi. Waldemar Maszewski. Minister spraw wewnętrznych w obecnym jaki niemieckim znów technicznym rządzie podczas spotkania ministrów spraw bo wewnętrznych i sprawiedliwości cywile. Unii Europejskiej w Sofii nieoczekiwanie zapowiedział, że na obecnym etapie trzeba czasowo zakończyć dyskusję nad relokacją uchodźców. Najpierw musimy się skupić na postępach w reformowaniu wspólnego systemu azylowego w Unii Europejskiej, powiedział de Maizière. Niemiecki minister nie podał żadnych szczegółów dotyczących tej reformy. Jak twierdzą niemieckie media, zmiana niemieckiego stanowiska została spowodowana m.in. zapowiedziami Warszawy, Budapesztu oraz Pragi, że nie zgodzą się na nakazową relokację. Nie bez znaczenia jest też stanowisko austriackiego kanclerza, który także nie godzi się na przymusową relokację uchodźców. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Brakuje dwóch kandydatów na termin, już niebawem. Tylko do północy można zgłaszać kandydaturę na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Według Centrum Informacyjnego Sejmu do tej pory napłynęło 13 zgłoszeń na 15 miejsc do obsadzenia. W kształtowaniu zreformowanej Rady nie bierze udziału sejmowa opozycja, za to swoich kandydatów mogą zgłaszać obywatele. Im więcej zgłoszeń, tym większy będzie prestiż instytucji, mówił gość Polskiego Radia 24 Bartosz Pilitowski z Fundacji Kortłacz Polska. Mógł być dokonany z większej liczby kandydatów. Jednak procedura, mimo iż właśnie uwzględnia możliwość zgłaszania kandydatów przez obywateli, tylko 2000 podpisów należy zebrać pod kandydaturą sędziego, by go móc przedstawić marszałkowi. To jednak dalsze kroki nieco zniechęcają obywateli do tego, żeby w tym procesie brać udział, zniechęcają też sędziów, dlatego że spośród tych kandydatów zgłoszonych, choćby nawet pod ich nazwiskami znalazło się nie kilka tysięcy, a kilka nawet milionów podpisów, to i tak to kluby parlamentarne będą wybierały tych, którzy w ogóle mają szansę być wybrani. Czyli, krótko mówiąc, kandydat bez poparcia którejś z kolei konkretnych partii, no nie ma szans w tych wyborach. No to jest trochę zniechęcające dla właśnie dla obywateli takich niezależnych, czy dla samych sędziów, którzy niechętnie afiliowaliby się przy jakiejś partii, skoro sama konstytucja, same przepisy zakazują im członkostwa w partii politycznej. A kandydatów można zgłaszać się do północy. A na koniec jeszcze Kraków. To pierwsze miasto w Polsce, które przygotowuje się do wprowadzenia ograniczeń w ruchu samochodów w czasie smogu. W magistracie trwają prace nad projektem zmiany organizacji ruchu, która będzie obowiązywała w czasie trzeciego, czyli najwyższego stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Paweł Pawlica. Ograniczenia mają objąć obszar ścisłego centrum Krakowa, między innymi Starego Miasta i Podgórza, ale wprowadzenie ograniczeń wpłynie na ruch w całym mieście. Konieczne więc będzie rozstawienie odpowiednich znaków czy patroli policji i straży miejskiej, wyjaśnia Michał Pyclik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Zjazd z drugiej obwodnicy do centrum będzie ograniczony. Samochody, które
nie muszą się tam pojawiać, nie będą tam wpuszczane, ale nie będzie to oczywiście obowiązywało cały czas, tylko będzie wdrażane w wypadku zaistnienia takiego trzeciego stopnia zagrożenia kryzysowego. Projekt organizacji ruchu ma być gotowy w ciągu kilkunastu dni. W ubiegłym roku trzeci alarm smogowy obowiązywał raz na przełomie stycznia i lutego. Zgodnie z przepisami urzędnicy nie mogą zamykać ulic, ale mogą zmieniać organizację ruchu. Pozwala im na to uchwała antysmogowa sejmiku województwa małopolskiego ze stycznia ubiegłego roku. Kraków, Pawlica, Polskie Radio. I to już wszystko w części informacyjnej naszego programu Północy-Południe. Za chwilę najważniejsze informacje na żywo komentować będą ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Łukasz Kister i publicysta Marcin Makowski. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. O sporcie Renata Susałko, Rumunka Simona Halep i reprezentująca Danię Karolina Woźniacka zmierzą się w finale singlistek wielkoszlemowego tenisowego turnieju Australian Open w Melbourne. W półfinałach Halep pokonała Niemkę Angelikę Kerber 6-3, 4-6 i 9-7, a Woźniacka wyeliminowała Belgijkę Elise Mertens, wygrywając 6-3, 7-6. W grze pojedynczej tenisistów Australian Open pierwszym finalistą jest Chorwat Marin Cilic, który pokonał Brytyjczyka Kyla Edmunda 6-2, 7-6 i 6-2. W finale Cilic zmierzy się ze zwycięzcą drugiego półfinału, w którym weteran kortów Szwajcar Roger Federer zagra z debiutantem wielkiego szlema Koreańczykiem Hyeonem Hungiem. Wszystko będzie wiadomo po jutrzejszym spotkaniu Federer-Hung. Na jutro zaplanowano kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich na Wielkiej Kępie w Zakopanem. Wystąpi 10 Polaków: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Stefan Hula, Jakub Wolny, Tomasz Pilch, Bartosz Czyż, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Odpadł Klemens Murańka z powodu choroby. Kubacki liczy na dobre skoki Polaków. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobra pogoda, bo atmosfera to wiem, że będzie dobra, bo kibice zawsze dopisują. Ale myślę, że pogoda też nam pozwoli na fajne i takie przyjemne skakanie. Tymczasem zapowiadany jest wiatr halny w Tatrach, który może uniemożliwić przeprowadzenie jutrzejszych kwalifikacji do niedzielnego konkursu indywidualnego. W sobotę mają rywalizować drużyny. Polska sprinterka Ewa Swoboda wygrała bieg na 60 metrów w halowym meetingu w Ostrawie wynikiem 7,21 sekundy. W biegu na 60 metrów przez płotki Damian Czykier był trzeci w czasie 7,7 sekundy, a na dystansie dość nietypowym 300 metrów nieoficjalny rekord Polski poprawił Karol Zalewski. Jego rezultat 32,6 sekundy. Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Komitet Olimpijski podjęły działania mające na celu wsparcie polskiego kolarstwa. Minister Witold Bańka podkreślił, że Polski Związek Kolarski od wielu miesięcy zmaga się z poważnymi problemami organizacyjnymi, finansowymi i wizerunkowymi. I dlatego poprosił Polski Komitet Olimpijski o pomoc w wspieraniu polskich kolarzy. Ministerstwo Sportu i Turystyki zmieniło rozporządzenie stypendialne tak, aby w wyjątkowych okolicznościach można było bezpośrednio z Ministerstwa Sportu i Turystyki wypłacać stypendia zawodnikom i ta sytuacja będzie miała miejsce właśnie wobec wszystkich kolarzy. W tym roku stypendia będą wypłacane bezpośrednio z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki. A zatem wypada żywić nadzieję, że szum nie tylko medialny wokół Polskiego Związku Kolarskiego zakończy się pozytywnie. Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński apeluje o wspólne działania wobec szkalowania Polski w zachodnich mediach. Jednocześnie zapowiada stanowcze reakcje za propagowanie nazizmu, faszyzmu i komunizmu w Polsce. Przedstawiając w Sejmie informacje o działaniach rządu wobec neonazistów, minister podkreślił, że jest to w naszym kraju zjawisko marginalne. Trzeba być naprawdę, przepraszam, że w Sejmie użyję takiego określenia, ale skończonym idiotą, żeby przebierać się w mundur SS-mana, w lesie zjadać tort z wafelków ze swastyką. Będziemy to ścigać, ale to, Wysoka Izbo, ale to, że takie kreatury muszą chować się po krzakach, muszą chować się w lesie, to sukces całego naszego społeczeństwa. Co innego twierdzi opozycja, w szczególności Platforma Obywatelska. Jej poseł Sławomir Nitras mówi, że to PiS pozwoliło na działania organizacjom neonazistowskim. Ta debata jest o politykach, którzy tych ludzi wyciągnęli z krzaków, wyciągnęli z lasu i postawili na rynku w Katowicach.
i pozwolili im tam przy kamerach telewizyjnych w sposób symboliczny wieszać swoich przeciwników politycznych. Przypomnijmy, że sejmowa debata to efekt materiałów telewizji TVN o organizacji Duma i Nowoczesność, o którym to pokazano spotkanie członków tego stowarzyszenia. Uczestnicy świętowali rocznicę urodzin Adolfa Hitlera, a na nagraniu z ukrytej kamery widać m.in. rozwieszone flagi ze swastykami i osoby wykonujące faszystowskie gesty. W sprawie spotkań grupy Duma i Nowoczesność działa już prokuratura. Zatrzymano 6 osób do tej pory. 3 z aresztu wypuszczono, a przed nim przedstawiono zarzuty. W ich mieszkaniach znaleziono m.in. nazistowskie mundury i flagi. A naszym gościem jest dr Łukasz Kister, był oficer SKW, obecnie ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dobry wieczór, panie doktorze. Na początek pytanie zasadnicze i krótko. Jaka jest prawda? Rząd mówi, że zjawiska takie jak propagowanie faszyzmu, nazizmu i komunizmu są w naszym kraju marginalne. Opozycja z kolei mówi o eksplozji tego typu zjawisk. Jaka jest prawda pana zdaniem? Prawda jest taka, jak widzimy na ulicach. Jest to zjawisko marginalne. Jak minister zauważył, tutaj nagranie z TVN-u to jest nagranie z lasu. Gdzieś jakaś garstka nierozgarniętych, bo tak tylko o nich można powiedzieć najłagodniej, chłopaków, przebiera się w mundury, chowa się w lesie, pali jakieś drewniane swastyki, je tort z wafelkami, a my mówimy o jakiejś eksplozji organizacji neonazistowskich. Popatrzmy, co dzieje się w Europie Zachodniej, a w szczególności w Niemczech, gdzie ten nazizm powinien być czymś całkowicie niedopuszczalnym. Tam w sposób legalny działa kilkadziesiąt, a tak naprawdę pewnie kilkaset organizacji neonazistowskich, które w swoich dokumentach programowych odnoszą się do nazizmu, do przywództwa Führera. Tam są organizowane oficjalne demonstracje, tam są legalne koncerty zespołów neonazistowskich w Polsce. Czegoś takiego nie widzimy. Zapraszam na Podlasie do Ameryki. Biały Stok. Tam są schadzki ze swastyką. Kilku tam są schadzki i macki. Biegająca po lesie w mundurach z okresu II wojny światowej ma stać się jakimś problemem rozmuchiwanym do rangi zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli. No raczej obywatele chyba tego nie odczuwają. Panie doktorze, ale tego typu organizacje są podobnie jak z drugiej strony, czyli Komunistyczna Partia Polski, zarejestrowana od wielu lat w Polsce, a pan napisał na Twitterze opinię, która i dotyczy tej dyskusji, ale jest takim wątkiem pobocznym, a moim zdaniem interesującym. Napisał pan, że gdy coś jest legalnie, to jest legalne, to jest zarejestrowane, to można to kontrolować, weryfikować finanse, poznać członków danych organizacji czy stowarzyszeń, no i wymagać informacji o ich działaniu, a gdy coś jest nielegalne albo to jest wyrejestrowane, no to tego nie ma i nie wiemy kto, co i za ile. Dlatego nasuwa mi się pytanie dotyczące tego, czy służby specjalne celowo, jak pan sugeruje, i o ile dobrze to rozumiem, utrzymują tego typu organizacje przy życiu na powierzchni, żeby kontrolować je i śledzić ruch, przepływ personalny i przepływ finansowy. No to jest przykład chociażby ze Stanów Zjednoczonych, gdzie dozwolone jest organizowanie się wszelkich grup, zarówno tych skrajnie nazistowskich, faszystowskich, jak i tych skrajnie komunistycznych. Dlaczego? Dlaczego, że wolno im się organizować, natomiast nie wolno im prowadzić działalności antypaństwowej. Dlatego właśnie. Tak też powinno być w Polsce. Tutaj mieliśmy do czynienia z organizacją, która w swoim legalnie zarejestrowanym statucie nie miała nic, co wskazywałoby na propagowanie ideologii nazistowskiej. Natomiast wspomniana przez pana redaktora Komunistyczna Partia Polski wprost odnosi się do ideologii komunistycznej, do dyktatury komunistycznej, a więc tam możemy odnaleźć coś, co mogłoby godzić w bezpieczeństwo państwa polskiego. Ja jestem zdania, że państwo polskie powinno z całą siłą, drastycznie, a nawet wypalać wszelkie przejawy działań antypaństwowych, antynarodowych. Bez względu na to, czy będą one miały charakter
neonazistowski, komunistyczny, podyktowany jakąś, jakimiś działaniami religijnymi, społecznymi, gospodarczymi. Nie ma to znaczenia. Państwo polskie nie może pozwalać, żeby na jego terytorium funkcjonowały organizacje, których celem jest godzenie w podstawowe interesy państwa, których celem jest zniszczenie tego państwa, których celem jest zmiana konstytucyjnego ustroju naszej ojczyzny. I tutaj nie ma to znaczenia. I podobało mi się dlatego dzisiaj bardzo ostra wypowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji, że nie ma przyzwolenia na działalność organizacji, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu obywateli. A co z tą kontrolą, panie doktorze, z kontrolą służb specjalnych nad tego typu organizacjami? No bo one nie istnieją od dzisiaj. To Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność działa od 7 lat i czy rzeczywiście to trudno sobie wyobrazić, żeby służby specjalne Polski o tej organizacji no, nie wiedziały, czy pana zdaniem wiedziały i właśnie kontrolowały ją i utrzymywały przy życiu dlatego, żeby mieć nad nią kontrolę i trzymać w ryzach? Panie redaktorze, mam taką nadzieję, że polskie służby specjalne, zarówno kontrwywiadowcze, jak i wywiadowcze, ale także służby ochrony porządku publicznego, takie jak policja i inne z tego rodzaju, doskonale są świadome funkcjonowania organizacji, których ukrytym celem mogłaby być jakaś działalność antypaństwowa. Mam taką nadzieję i takie przekonanie, że tak się dzieje. Wierzę też, że wtedy znacznie łatwiej jest rozpoznawać przynajmniej działalność tych organizacji, bo wiemy, że one istnieją. Oczywiście tu jest też szereg innych uwarunkowań, które mogą spowodować, że dużo łatwiej będzie działać, kiedy jeszcze dodatkowo państwo swoimi rejestrami czy zgodami nie firmuje funkcjonowania. Tutaj to może słowo firmowanie jest zbyt duże, ale nie toleruje funkcjonowania takich organizacji. Ale to jest element państwa, jego działania, działania organizacji i służb specjalnych, służb policyjnych, których celem jest właśnie pilnowanie, żeby żadna organizacja, jeszcze raz powtórzę, żadna, bez względu na to, pod jakimi barwami będzie występować i co będzie leżało jej założeń, nie prowadziła działań sprzecznych z interesem Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego pytam, panie doktorze, pana o to, dlatego że poruszył pan ciekawy wątek w tej dyskusji. Dziś minister spraw wewnętrznych mówił, że skoro jest oskarżany o flirt z nacjonalistami, no to jego poprzednicy, Mili Roman, z którego obozem jest Duma i Nowoczesność. I tu nasuwa się takie pytanie, jak na przykład, czy poprzedni ministrowie spraw wewnętrznych, jak chociażby Bartłomiej Sienkiewicz, znany z tej słynnej już prowokacji spalania budki, czy on był patronem tego romansu, czy na przykład umiejętnie marginalizował te właśnie grupy. Panie doktorze, musimy kończyć naszą rozmowę, chyba że ma pan bardzo krótką puentę w tej sprawie. Nie wiem, kto romansował, kto był bliżej, natomiast wiem, że państwo polskie wraz ze swoimi służbami i instytucjami powinno z całą mocą zwalczać wszelkie organizacje, których celem jest naruszenie bezpieczeństwa obywateli naszego kraju. Bardzo, i to jest najważniejsze. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Przywrócenie uczciwości w życiu publicznym stanowi jedno z podwalin idei dobrej zmiany. Trzeba zaczynać od siebie. Niestety wielu senatorów Prawa i Sprawiedliwości zeszło z tej drogi. To kilka tylko zdań z listu, jaki prezes Prawa i Sprawiedliwości wysłał do członków swojej partii. Jarosław Kaczyński na 5 stronach karci senatorów Prawa i Sprawiedliwości za głosowanie w sprawie senatora Stanisława Koguta, który dzisiaj, mimo tego, że nie udało się do tego doprowadzić przez Senat w czasie głosowania tajnego, został przez prokuratorów przesłuchany i usłyszał zarzuty korupcyjne. Ten list i konsekwencje, o jakich mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości, komentowali goście debaty Dnia Polskiego Radia 24. Jedną z tych konsekwencji będzie bowiem zmiana w korzystaniu z immunitetu i kandydowanie w wyborach parlamentarnych, bo senatorowie i posłowie będą musieli wyrazić zgodę na immunitet, ale pod warunkiem, że będzie on zniesiony, gdy chodzi o przestępstwa o charakterze kryminalnym. Łukasz Warzaka z Tygodnika do Rzeczy mówił na naszej antenie, że nie chodzi jedynie o sprawę senatora Koguta, bo w ocenie publicysty immunitety powinny być w ogóle zlikwidowane. No bardzo słuszna rzecz, tylko ja bym postawił pytanie, a co w ogóle z immunitetem? Bo przecież temat immunitetów i ich przynajmniej ograniczenia, jeżeli nie zniesienia, w pewnym momencie wygasł. Był bardzo popularny i Platforma
o tym mówiła swego czasu głównie przed objęciem władzy i PiS również o tym mówił, a tymczasem immunitety jak były, tak są nadal. I stąd są tego typu sytuacje. Oczywiście ja przyjmuję argumenty tych, którzy zwracają uwagę, że immunitet ma chronić też przed nie zawsze uczciwymi działaniami służb, chociaż jeżeli to dzisiaj mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, no to można jednak się trochę zdziwić, to znaczy co, nie wierzą w uczciwość własnych służb, nad którymi mają pełną kontrolę, no ale takie argumenty się pojawiają, natomiast ja bym jednak był za tym, żeby na nowo podjąć dyskusję o ograniczeniu immunitetów do spraw absolutnie niezbędnych. Była taka propozycja swego czasu, żeby w ogóle immunitet dotyczył wyłącznie tego, co poseł lub senator mówi z mównicy sejmowej lub senackiej w Sejmie. Czyli tylko kwestia tego, co wiąże się ze sprawowaniem mandatu. Nawet jeszcze węziej. To by było wtedy sprowadzenie immunitetu mniej więcej do tego, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, gdzie to, co się mówi poza taką specjalną linią w Izbie Gmin, no nie podlega na przykład pozwom cywilnym, prawda? Tam można w zasadzie powiedzieć wszystko, ale to też tworzy pewne poczucie odpowiedzialności wśród deputowanych. Na razie mamy ten problem i właśnie sprawa senatora Koguta bardzo dobrze pokazuje, że problem jest. Może ona przypomni, spowoduje, że partie wrócą do tego tematu. Ja bym bardzo chciał przed wyborami w 2019 roku usłyszeć, jakie jest ich stanowisko w tej sprawie. Władze Prawa i Sprawiedliwości podejmą działania zmierzające do wyciągnięcia jak najdalej idących konsekwencji z tego wydarzenia, jakie była decyzja części naszych senatorów, pisze Jarosław Kaczyński i zaznacza, że w następnych wyborach do parlamentu z naszych list będą mogli kandydować tylko ci, którzy podpiszą jednoznaczne deklaracje o sposobie korzystania z immunitetu, tak by nie chronił on już w żaden sposób tych osób, wobec których istnieje poważne, uprawdopodobnione podejrzenie popełnienia przestępstw kryminalnych, pisze Jarosław Kaczyński. Prawo i Sprawiedliwość powinno zaproponować projekt zmian, które pozwoliłyby uniknąć sytuacji, w której senator, mimo że zrzeka się immunitetu, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności przez prokuraturę. Tak zgodnie w debacie dnia przyznawali Tomasz Walczak z Superekspresu i Sławomir Cedzyński z portalu TVP Info. Cała ta sytuacja jednak nie przysłużyła się dobrze Senatowi i pokazała tak naprawdę, że funkcjonuje w parlamencie Związek Zawodowy Polityków i nawet Jarosław Kaczyński nie jest w stanie nim wstrząsnąć. A co do samego immunitetu, no to też zadziwiająca sprawa, która wyszła zresztą tutaj przy okazji pana Koguta, że pan Kogut sam zrzeka się immunitetu, ale jednak jego koledzy postanawiają go bronić i tak naprawdę on nic nie może zrobić, tak? No bo niby się zrzekł immunitetu, no ale skoro koledzy senatorowie go bronią, no to nie ma tego immunitetu, ale tak naprawdę organy ścigania nic nie mogą zrobić, no bo tu koledzy senatorowie jednak stają w jego bronie. Być może zamiast podpisywać jakieś lojalki, by dostać się na listy Prawa i Sprawiedliwości, to Prawo i Sprawiedliwość powinno właśnie przedstawić jakiś projekt zmian w tym prawie, który takich sytuacji pozwalałby w końcu uniknąć. Może to krok właśnie w takim jakimś kierunku, bo widać, że prezes Kaczyński tutaj nie odpuszcza i nie odpuści raczej. Większy problem może jest teraz, znaczy był przynajmniej z Platformą Obywatelską, która w ogóle nie chciała myśleć o immunitetach, o uchyleniu immunitetów dla swoich z kolei członków z zarzutami również. Myślę o sekretarzu na przykład Gawłowskim, prawda? A więc tutaj jeszcze jest dalej posunięta, no tłumacząc to oczywiście z nieobiektywnymi sądami. To dalej jest już jeszcze tu posunięta samowola parlamentarzystów. Tak komentowali goście debaty dnia po godzinie 17. Czas na kolejny komentarz na żywo w Polskim Radiu 24. Marcin Makowski, publicysta Wirtualnej Polskiej i Tygodnika do Rzeczy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie redaktorze, próbowałem zaznaczyć kluczowe przesłanie, kluczowe zdania z tego listu prezesa Prawa i Sprawiedliwości. To jest 5 stron. Właściwie 5 stron mam zaznaczone całe na niebiesko. To nie jest pierwsze ostrzeżenie prezesa Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest pierwszy tak wyraźny sygnał. Pytanie, czy będą kolejne i co w takim razie, jaka może być odpowiedź ze strony senatorów, szczególnie Prawa i Sprawiedliwości? Faktycznie jest dosyć i każdego z dni jest ważne, bo to też sam zaznacza właściwie, że zwraca się w taki sposób zwykle rzadko i tylko w najmniejszych sprawach. Siłą rzeczy każda rzecz, którą tutaj Panie redaktorze, mamy problemy techniczne, więc spróbujemy połączyć się raz jeszcze. Proszę dać nam dosłownie 30 sekund, dobrze? Bo kiepsko pana słyszymy. Przypomnijmy w takim razie. Marcin Makowski komentuje list prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Komentarze są ciekawe, bo
dotyczą też dużej przestrzeni tego tekstu, która odnosi się do zmian w immunitecie. I sprawdźmy teraz, Marcin Makowski, jak się słyszymy? Przepraszam najmocniej, jakieś problemy techniczne. Zdecydowanie lepiej, tak jest, zdecydowanie lepiej. W takim razie mój list jest cały na niebiesko, bo wszystko jest tutaj kluczowe i ważne z punktu widzenia przesłania dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. Co pan o tym sądzi? Musi być ważne, ponieważ prezes w pierwszym zdaniu zaznacza, że zwraca się w postaci listu w takiej formie niezwykle rzadko i też dużo czasu upłynęło od kiedy ostatni raz pisał. Dużo niezwykle ważnych rzeczy łącznie z rekonstrukcją się wydarzyło i oczywiście sprawa senatora Koguta i brak skierowania jego sprawy do prokuratury, brak zezwolenia na ten areszt, no był dla Jarosława Kaczyńskiego sygnałem do przypomnienia niektórym kolegom i koleżankom, jakie są pryncypia i na jakich fundamentach spoczywa Prawo i Sprawiedliwość, jaka partia, która musi się wyróżniać od swojego głównego oponenta, czyli Platformy Obywatelskiej. Masa istotnych fragmentów niezwiązanych już nawet bezpośrednio z samym senatorem, co generalnie z kierunkiem, w którym zmierza Prawo i Sprawiedliwość, bo druga część przecież tego listu dotyczy bezpośrednio rekonstrukcji i motywacji i właściwie tego planu politycznego, który Jarosław Kaczyński poprzez tę rekonstrukcję chciał wyrazić. Dlatego nie dziwię się, że podkreślił pan ten list właściwie cały, no bo on de facto pokazuje trochę od środka, jak myśli prezes, jak myśli lider partii, która dzisiaj jest partią władzy, a więc też odsłania nam kulisy tego, w jaki sposób podejmuje decyzje. No i dla dziennikarzy, i dla polityków myślę, że list jeszcze przez jakiś czas będzie punktem odniesienia i analizy politycznej. No jestem ciekaw, co pomyślą sobie senatorowie, którzy wypowiadali się już dla mediów w sprawie swojego kolegi z senackich ław. Dziś wypowiedź dla Super Expressu senator Alicji Zając, która broniła senatora Koguta takimi oto słowami. To było dla niego i dla jego rodziny bardzo przykre. Staszek Kogut jest osobą bardzo wierzącą, jest dobrym człowiekiem, od lat oddany ludziom, od lat pomaga niepełnosprawnym, mając fundację w Stróżach. Co na to senatorowie, szczególnie Prawa i Sprawiedliwości? Senator Kogut, Stanisław Kogut jest akurat osobą naprawdę w regionie, który niezwykle znaną, zasłużoną pod względem działalności swojej fundacji charytatywnej, osobą angażującą od ministrów po lokalnych polityków wszystkich w wpłacanie pieniędzy na tę fundację, dał się od tej strony poznać. Tym bardziej bolesnym ciosem musiało być dla ludzi, którzy go wspierali, to czego się dowiedzieli, ale wydaje mi się, że tutaj jakaś taka źle pojęta solidarność koleżeńska zadziałała. I ona zadziałała na niekorzyść całej partii, bo Jarosław Kaczyński szerzej i dalej, bo jest politykiem tej starej daty i widzi on politykę jednak przez kategorię pryncypiów, a niekoniecznie postpolityki, jakichś takich pustych idei. I on tutaj dokładnie tę czystą politykę, którą uprawia, oczywiście można się z nią zgadzać albo nie, ale tę czystą politykę przypomina, a ona i te jakby fundamenty i te wartości, na których PiS doszedł do władzy i o których Jarosław Kaczyński pisze, polegają na tym, że tam, gdzie obecna opozycja, ówczesny układ władzy chronił swoich kolegów, stał za nimi murem, nawet kiedy mieli zarzuty, które właściwie były niemalże przekonywujące, no to Prawo i Sprawiedliwość powinno być tą partią, która pokazuje, że można rządzić inaczej. W tym sensie, w tym przypadku zachowało się dokładnie tak, jak obecna opozycja i to jest bez względu na to, jaką postacią, czy wierzącą, czy nie, czy zasłużoną był senator Kogut, no to niewątpliwie kładzie cień na cały zresztą, na cały klub parlamentarny i też na tych członków Senatu, na tych senatorów, którzy po prostu solidarność koleżeńską przełożyli ponad interesy partii. No i to jest wyjątkowo groźne, dezawołujące całą ideę dobrej zmiany, pisze Jarosław Kaczyński. No trudno mocniejsze słowa. To znaczy, co jeszcze mógłby powiedzieć Jarosław Kaczyński, że zdradziliście ideały Prawa i Sprawiedliwości? No to chyba generalnie tak można to dosłownie przetłumaczyć. Nie może nikogo ukarać i nie zrobi tego osobiście, zresztą tak zapowiada, ale ukaże oczywiście w cudzysłowie systemowo poprzez zmianę tego, w jaki sposób będzie traktowany immunitet i jak nie powinien on bronić ludzi, którzy powinni odpowiadać z wolnej stopy przed prokuraturą. Tutaj jest też jedno bardzo kluczowe zdanie, chyba z najważniejszych tego listu, a mianowicie, że senator Kogut powinien być traktowany w tym przypadku tak jak zwykły obywatel, tak jak każdy z nas, bez przywilejów, które w tym przypadku nie powinny go bronić, bo do czego innego został immunitet wymyślony. No i myślę, że to jest jakaś próba wybrnięcia z tego kryzysu, no bo niewątpliwie to był strzał w kolano Prawa i Sprawiedliwości.
Pytanie, czy to są daleko idące konsekwencje, o których pisze prezes Prawa i Sprawiedliwości. Marszałek Senatu już poinformował, że w przyszłym tygodniu będą omawiane zmiany, które doprowadzą do zniesienia tajności głosowań w Senacie. Z drugiej strony ta groźba nie powołania na listy wyborcze w wyborach parlamentarnych, jeśli nie będzie zgody na takie ograniczenie swojego immunitetu parlamentarnego, jeśli chodzi o popełnienie przestępstw kryminalnych. Czy to wystarczy, pana zdaniem? Myślę, że to może być dosyć skutecznym wygaszeniem pożaru, ale nie zmienia faktu, że on wybuchł i miał jakieś swoje źródło. Bo to też jest bardzo zastanawiające, że pomimo tej bezpośredniej interwencji Jarosława Kaczyńskiego i tych mocnych słów, które skierował do senatorów jeszcze przed głosowaniem i nawoływaniem do dyscypliny i mówieniem, czym to może skutkować, jeżeli ta dyscyplina nie zostanie zachowana, i tak znalazło się wystarczająco wielu senatorów Prawa i Sprawiedliwości, którzy de facto przeciwili się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Myślę, że to może być dla niego tak naprawdę najbardziej bolesne i to jest tak naprawdę najbardziej niespodziewane w polskiej polityce. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Pięciostronicowy list prezesa Prawa i Sprawiedliwości komentował publicysta Tygodnika do Rzeczy i portalu Wirtualna Polska Marcin Makowski, nasz gość. I na tym kończymy podsumowanie dnia. To był program Północ Południe. Powtórka programu. W następnych wyborach do parlamentu z naszych list będą mogli kandydować tylko ci, którzy podpiszą jednoznaczną deklarację dotyczącą korzystania z immunitetu, tak by nie chronił osób podejrzanych o przestępstwa kryminalne. To jest fragment oficjalnego listu do członków Prawa i Sprawiedliwości, listu wystosowanego przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No, nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, żeby odkryć, że ten list ma ścisły związek ze sprawą senatora Koguta, który zresztą, przypomnijmy, dziś zeznawał i usłyszał zarzuty. No bardzo słuszna rzecz, tylko ja bym postawił pytanie, a co w ogóle z immunitetem? Bo przecież temat immunitetów i ich przynajmniej ograniczenia, jeżeli nie zniesienia, w pewnym momencie wygasł. Był bardzo popularny i Platforma o tym mówiła swego czasu, głównie przed objęciem władzy, i PiS również o tym mówił, a tymczasem immunitety jak były, tak są nadal. I stąd są tego typu sytuacje. Oczywiście ja przyjmuję argumenty tych, którzy zwracają uwagę, że immunitet ma chronić też przed nie zawsze uczciwymi działaniami służb, chociaż jeżeli to dzisiaj mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, no to można jednak się trochę zdziwić, to znaczy co, nie wierzą w uczciwość własnych służb, nad którymi mają pełną kontrolę, no ale takie argumenty się pojawiają, natomiast ja bym jednak był za tym, żeby na nowo podjąć dyskusję o ograniczeniu immunitetów do spraw absolutnie niezbędnych. Była taka propozycja swego czasu, żeby w ogóle immunitet dotyczył wyłącznie tego, co poseł lub senator mówi z mównicy sejmowej lub senackiej w Sejmie. Czyli tylko kwestia tego, co wiąże się ze sprawowaniem mandatu. No nawet jeszcze węziej. To by było wtedy sprowadzenie immunitetu mniej więcej do tego, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, gdzie to, co się mówi poza taką specjalną linią w Izbie Gmin, no nie podlega na przykład pozwom cywilnym, prawda? Tam można w zasadzie powiedzieć wszystko, ale to też tworzy pewne poczucie odpowiedzialności wśród deputowanych. Na razie mamy ten problem i właśnie sprawa senatora Koguta bardzo dobrze pokazuje, że problem jest. Może ona przypomni, spowoduje, że partie wrócą do tego tematu. Ja bym bardzo chciał przed wyborami w 2019 roku usłyszeć, jakie jest ich stanowisko w tej sprawie. Przedstawiciele naszej formacji odmówili potraktowanie jednego ze swoich członków jak zwykłego obywatela RP, nie korzystającego z żadnych przywilejów. To kolejny fragment tego listu. No, rzeczywiście takie powinny być konsekwencje tej sytuacji i tego pisma, które cytuję? Znaczy ja się w ogóle dziwię, że musimy czytać list prezesa Kaczyńskiego do swoich parlamentarzystów, upominający ich, że w takich sytuacjach no, powinni się zachować jednak troszkę inaczej. No, to gdzieś w nich samych powinno być poczucie pewnej odpowiedzialności. Też za dobre imię przecież senatu, no bo cała ta sytuacja jednak nie przysłużyła się dobrze senatowi i pokazała tak naprawdę, że funkcjonuje w parlamencie Związek Zawodowy Polityków i nawet Jarosław Kaczyński nie jest w stanie nim wstrząsnąć. A co do samego immunitetu, no to też zadziwiająca sprawa, która wyszła zresztą tutaj przy okazji pana Koguta, że pan Kogut sam zrzeka się immunitetu, ale jednak jego koledzy postanawiają go bronić i tak naprawdę on nic nie może zrobić, tak? No bo niby się zrzekł immunitetu, no ale skoro koledzy senatorowie go bronią, no to zamyka sprawę. Tak? Jedno uściślenie. Immunitetu pan senator został pozbawiony, bo inaczej nie można by go postawić w stan oskarżenia. To głosowanie w Senacie dotyczyło aresztowania. To jest kolejny stopień, kolejny poziom. No ale tak, no ale nie ma tego immunitetu, ale
tak naprawdę organy ścigania nic nie mogą zrobić, no bo tu koledzy senatorowie jednak stają w jego bronie. Być może zamiast podpisywać jakieś lojalki, by dostać się na listy Prawa i Sprawiedliwości, to Prawo i Sprawiedliwość powinno właśnie przedstawić jakiś projekt zmian w tym prawie, który takich sytuacji pozwalałby w końcu uniknąć. Może to krok właśnie w takim jakimś kierunku, bo widać, że prezes Kaczyński tutaj nie odpuszcza i nie odpuści raczej. A większy problem może jest teraz, znaczy był przynajmniej z Platformą Obywatelską, która w ogóle nie chciała myśleć o immunitetach, o uchyleniu immunitetów dla swoich z kolei członków z zarzutami również. Myślę o sekretarzu na przykład Gawłowskim, prawda? A więc tutaj jeszcze jest dalej posunięta, no tłumacząc to oczywiście z nieobiektywnymi sądami. To dalej jest już jeszcze tu posunięta samowola parlamentarzystów. Powtórka programu. Autopromocja. Od pewnego czasu w związku z protestami lekarzy rezydentów, a potem z wypowiadaniem przez lekarzy klauzuli opt-out, przetacza się dyskusja na temat zbyt małej liczby lekarzy i poszukiwania lekarstwa na ten problem. Lekarzy jest obecnie w Polsce około 88 tysięcy, ale pojawiają się m.in. propozycje zatrudnienia cudzoziemców. W naszych warunkach przede wszystkim lekarzy z Ukrainy. Czy to dobre rozwiązanie dla polskich pacjentów? Czy rozwiąże to problem braku lekarzy w ogóle? Czy rozwiąże go zwiększenie liczby uczelni medycznych? Jak długo przyjdzie nam na to czekać? Między innymi o tym wszystkim porozmawiam w audycji Społeczny Punkt Widzenia. Już dziś godzina 13.15. Anna Grabowska. Zapraszam. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24. Zbliża się 6. Czas na informacje dnia.
jak oni, wiesz, kradną te pompy, to trzeba to tak później. Nie ma co tu się spieszyć. Wiesz, jak oni kradną te pompy, te silniki, wszystko w modzie, wszystko w cenie, to nie ma co się spieszyć. To nie ma co się spieszyć. Tak. Jeżeli, proszę Państwa, wszystko ich ciekawi. Radio Koncita. Radio Koncita i już.